Wednesday wybiera stylowy szkolny look. Nie, to nie to. Przydałaby jej się pomoc stylistki rączki. To ładnie wygląda. Ponurość i elegancja. To co lubi. A to jest pani Thornhill. Z radością pokazuje młodej Adams jej nową klasę. Wow! I nowi koledzy z klasy są niezwykli. Wow! Wygląda na to, że Wednesday jest w lekkim szoku. Ona ma wizję, pamiętacie? Na ostatnich zajęciach pani Thornhill dała czterem żywiołom proste zadanie. Podgrzać wodę w filiżance. Ziemia Jerry wyciągnął co trzeba ze swoich gałęzi. Woda Lynn napełniła kubek krystalicznie czystą cieczą. Wystarczy, że to podgrzeją. Ogień Riley pomoże. Świetnie, gotowe. Chyba przesadzili. Spoko, powietrzna Elga wszystko naprawi. W końcu Wednesday wraca do rzeczywistości. Dzięki, nic jej nie jest. Nie potrzebuje pomocy. Wygląda na to, że ten gość chce zaimponować nowej kwiatową niespodzianką. Co myślisz? Wodzie się to nie podoba. Nowa przyjęła prezent i trochę go poprawiła. Woli czerń. Ale coś tu dziwnie pachnie. Dobra, przestańcie gadać. Pani Thornhill jest gotowa zlecić nam nowe zadanie. Ups, za późno. Lekcja już się skończyła. Ziemia chce oprowadzić Wednesday po akademii. Co on w niej w ogóle widzi? Dziewczyny, co myślicie? Jerry zapewnia nową, że w akademii jest wiele interesujących rzeczy. Jest łucznictwo, a to jest lekcja szermierki. Coś poszło nie tak i huragan smutnął biednego przewodnika. To sztuczki powietrznej Elki. Jest bardzo przyjazna i naprawdę chce się zaprzyjaźnić z Wednesday. Powietrze nie może przestać gadać, ale młoda Adams nie wydaje się być zainteresowana. O Boże, ona sprawia, że Wednesday kręci się w głowie. Gadatliwa blondynka zna wszystkich wyjątkowych uczniów Akademii Trum. Świetnie, w końcu poszła. O nie, gaduła powraca. Czas poznać pana Draka. Jest najmniej przyjaznym nauczycielem w Akademii. A co z klasą syren? Ach, te dziewczyny z podwodnych głębin są takie zabawne. Wow, to uczeń wilkołak. Zawsze jest głodny i zły. Ale to nic. Ela wie, jak się z nim dogadać. Hau, hau, hau. Brawo, powietrze. Chwileczkę, co tam jest? To jest dom piromana. Nie może żyć bez ognia. Buu! Wednesday przestraszyła ognistego chłopca i uciekł. Nie trzeba było jej wkurzać. A powietrzna Elka nadal odgrywa rolę przewodniczki. Wow, a co to jest? Dowiedzmy się. Aha, i wszystko jasne. Turniej czterech żywiołów to coroczny konkurs w akademii. Uczą się tutaj ziemia, ogień i woda. No i oczywiście powietrze. Ups, mini tornado sprawiło trochę kłopotów. Chcesz wziąć udział? Nie, nie, żadnych konkursów. Ale Elka jest nieugięta. O, Wednesday ma kolejną wizję. Chaos, panika i histeria są wszędzie. Wszyscy pędzą jak szaleni. Ale wydaje się, że pani Thornhill się podoba. Wszystko w porządku? Co ona tam zobaczyła? O, cześć! Jest taka niegrzeczna. Po tym wszystkim, co zobaczyła, Wednesday zdecydowała, że spróbuje wygrać konkurs. Musi się tylko zapisać. Rączka chętnie jej pomoże. Voilà! Aby zostać gwiazdą konkursu, musi wyglądać stylowo. Elka wybrała dla Wednesday koszulkę w swoim ulubionym kolorze. Musi tylko zmusić ją, żeby ją założyła. Wednesday nienawidzi uroczych rzeczy, więc Elu, musisz znaleźć inną opcję. Dobra, czas rozpocząć konkurs. Wszyscy są tutaj, a Wednesday się spóźnia. Dobra, poczekajmy. O, czy to ona? Nie, to ziemia Jerry. Dobra, zaczynajmy. Chwila, jest Wednesday. Co jest z jej twarzą?
Wow, uparta dziewczyna wciąż zakłada tę wymiętą koszulkę. Ha, luzer! Skończyło się zastraszanie i zaczął się konkurs. No, popatrzmy. Lynn jest świetna w kontrolowaniu wody. Brawo! A Riley dała prawdziwy show z parą. Imponujące! Ale nie dla wszystkich. Wednesday jest pewna, że każdy z ban poradziłby sobie z tym zadaniem. Dobra, dziewczyny, pokażcie nam, co potraficie. Wow, to nieoczekiwana bitwa taneczna. Zobaczmy, kto będzie najlepszym tancerzem. Co za wdzięk! Ta dziewczyna jest niesamowita. A co potrafi ognista dziewczyna? Nie rozpraszaj się i zapamiętaj ruchy. Ten taniec z ogniem zadziwi wszystkich. Tyle ekspresji. I na koniec ognista sztuczka. Powietrzna Elka wchodzi na parkiet. Taniec małych kaczek? Ale klapa. Dobra, obejrzyjmy taniec Wednesday. Jest gotowa poprowadzić kurs mistrzowski. Strój gotowy, ale co z występem? Świetny pomysł. Kreatywna kombinacja ruchów rywali. Na co ona cały czas patrzy? Wow, tancerze sprawili, że ten występ był jeszcze bardziej kolorowy. Magiczne taneczne trio ładuje wszystkich swoją energią. Dostali zasłużoną nagrodę. Niesamowity pierścionek. Ale rączka chętnie go przymierzy. Kolejny okaz do kolekcji biżuterii. Ale szczęście! O, kolejna wizja. Czym jest ten magiczny rytuał? Tajemniczy magik robi magiczną miksturę. A po co to? Dobra, Wednesday ma inne problemy. Ma inteligentną rywalkę i musi wygrać. Krok po kroku jest bliżej zwycięstwa. Robi się gorąco. Nauczycielka jest strasznie nerwowa. Ups, czy to remis? Jerry, pan Wednesday jest tutaj. Nawet zaśpiewał. A Elka jest gotowa wesprzeć swoją przyjaciółkę. Walka z żywiołem trwa. Wow, woda użyła swojej magii do stworzenia lodowej broni. Czy Wednesday będzie musiała walczyć gołymi rękami? Oczywiście, że nie. Jej przyjaciółka coś wymyśli. Nie ma z czego wybierać. Co im zajmuje tak długo? Dlaczego nie zaczynają walczyć? Co się dzieje? Musimy działać. Wow, co za ruch. Wednesday uniknęła ataku i ulepszyła swoją broń. Wow, to było potężne. Czy ta nowicjuszka zrobiła to sama? Cóż, oczywiście, że nie. Powietrzna Elka jej pomogła. Dosłownie przyszpilili Lynn do ściany. Lodowy miecz rozpadł się na kawałki i wpadł do napoju pani Thornhill. Pyszne. Zimny napój jest tym, czego potrzebujesz w gorącym konkursie. Czas nagrodzić zwycięzcę. Gratulacje, Wednesday. Świetnie się spisałaś. Zaraz, to puchar z jej wizji. Hej, woda jest pewna, że Wednesday nie zasłużyła na zwycięstwo. Może poradzisz sobie lepiej w następnym wyzwaniu. Kochani, odwróćcie się. Dotarli do nowego miejsca, co oznacza, że konkurs jeszcze się nie zakończył. Gdzie oni są? Jerry dziwnie się zachowuje. Ze słodkiego gościa zmienił się w niebezpiecznego złoczyńcę. To straszne! Dziewczyny są w zielonej pułapce. Co za zwrot akcji. Przez cały ten czas ukrywał swoje niecne plany. Podczas gdy woda i ogień próbują się uwolnić, Wednesday chce zniszczyć sprawcę swoim spojrzeniem. Biedny Jerry najwyraźniej przegrywa. Woda chce dać nauczkę temu pewnemu siebie złoczyńcy. Hej, co się dzieje? Zobaczył swoje odbicie i zmienił się w posąg. Haha, chciał pokonać żywioły, ale w końcu zamarł na zawsze. Cóż, teraz puchar należy do całej magicznej kompanii żywiołów. Ale co się stanie z Jerrym? Teraz mieszka w szafie pani Thornhill.
nie wydaje się być zadowolona z wyniku konkursu. Ale dlaczego? Nie mogę w to uwierzyć. To były wszystkie sztuczki nauczycielki. Ale jej przebiegny plan nie zadziałał. Thornhill wpadła na kolejny zły pomysł. Ale tym razem będzie eksperymentować z powietrzną Elką.